Woda to radość, zabawa, energia, ale też harmonia, siła natury. Jeśli jej nie zlekceważysz, wyciągniesz tylko najlepsze wrażenia. Dzisiaj opowiemy Wam o bezpieczeństwie nad wodą. Ja i Marcin korzystamy z niej w różny sposób. Sebastian na przykład jest tym freakiem, który przepłynął w wpław Bałtyk. A Marcin czerpie 200% fanu pływając na kajcie. I jest po prostu spoko gościem. Ej, serio? A teraz lecimy z konkretami. Przede wszystkim dbajcie o wiedzę, edukujcie się, słuchajcie swoich trenerów, opiekunów i zawsze wchodźcie do wody pod opieką osoby dorosłej. Dbajcie o termikę. Pomoże Wam tym pianka. Dzięki niej będziecie mogli pływać dłużej, częściej i w różnych warunkach. Upewnijcie się, że wchodzicie do wody w bezpiecznym miejscu. Nie łamcie zakazów kąpieli, bo po co narażać swoje zdrowie i życie? Jeżeli widzicie czerwoną flagę albo wzburzone morze, lepiej budować zamki z piasku i nie wchodzić do wody. Pływajcie z bojkami, będziecie widoczni, bezpieczni, w miejscach, gdzie nie macie gruntu, a także możecie schować do bojki wiele przydatnych rzeczy. Nie wchodźcie do wody bezpośrednio po posiłku, bo Wasz organizm tego nie lubi. Idziesz w ekstremę? Załóż kask. Na skuterze, w kajaku, na żaglach? Załóż kamizelkę. Będzie bezpieczniej. Wierzymy w Wasz rozsądek. I to, że zachowując się odpowiedzialnie, pokochacie wodę tak jak my. Mówił do Was Sebastian i Marcin. Cześć!